już myślałam, że nie powiem, ale jednak powiem tutaj, jest to do ewangelizacji, żeby wszystkich zachęcić, że naprawdę jakby nie trzeba wiele, bo Bóg bardzo fajnie działa. Właśnie w tamtym tygodniu, jadąc do kościoła, ja przegapiłam ten przystanek i ogólnie dojechałam do końca, czyli tam był cmentarz północny. Tam się zatrzymałam, mówię, no nie, teraz ciekawe, o której jest powrotny autobus, patrzę dopiero za 17 minut. No i stwierdziłam, że zamówię Bolta, bo już i tak jestem spóźniona. I słuchajcie, zamówiłam tego Bolta i on po 2 minutach przyjechał. Wsiadam taka zadowolona, że właśnie, o, już niedługo będę w kościele. No i pan właśnie, kierowca mówi do mnie, co pani taka zadowolona z tego cmentarza. I no, pewnie jakaś impreza była. Ja mówię, nie do kościoła akurat, ja dalej, więc zwykle jestem zadowolona. No i tak była bardzo krótka ta trasa, więc sobie pomyślałam, za dużo pewnie nie zdążę powiedzieć, ale coś tam zaczęłam mówić, bo ja ogólnie jakby lubię mówić w samochodach Ewangelii, gdziekolwiek z kimś jadę, więc to każda okazja to jest dobra. I słuchajcie, no powiedziałam parę rzeczy. On oczywiście był takim człowiekiem, który mówił, że w ogóle religia to nie interesuje go i że to w ogóle wytwór ludzki, no i tak dalej. Ale słuchajcie, w pewnym momencie on nagle jakby go olśniło i powiedział, wie pani co, ale już drugi raz mi ktoś w tym miesiącu mówi o Bogu. A ja wtedy go zapytałam, nie wiem czemu się zapytałam, a kto panu mówił ostatnio? I on zaczął opisywać sytuację, że właśnie na siłowni taki łysy pan, który tam sprowadza pracowników z zagranic, a ja mówię, Rafał Dysiński. I on sprawdził, bo miał zapisany numer telefonu, mówi, rzeczywiście, to był on. Ja mówię, no to on też tutaj jest, bo właśnie wyszukaliśmy pod kościołem, jeszcze zatrzymał się i rozmawiamy dalej. I mówi, no niesamowite rzeczy, nie? I ja wcześniej mówiłam mu właśnie, że takie linki sobie oglądałam, że właśnie uwolniłam od demonów i w ogóle, że Bóg jest realny. On mówi, to niech mi pani te linki jednak prześle. I w ogóle później jeszcze wysłałam mu oprócz tych linków właśnie świadectwa, tam różne Artura moje, Rafała. I on później odpisał mi dziękując, że bardzo fajnie się ogląda i chyba tam brakuje jakiejś części środkowej, bo tam widzi, że coś się nie zgadza, że chyba to nie wszystko mu wysłałam. Więc no, niesamowita historia. Amen. Amen.